5 zł konstytucja, czyli z biletów zdawkowych najprawdopodobniej najrzadszy i najtrudniejszy do pozyskania w ładnych stanach bilet na 5 zł z wizerunkiem jakże ikonograficznej monety konstytucja. Proszę Państwa, egzemplarz ten z defektami w obrębie marginesów dość wyraźnymi, po takiej dobrej, ale jakby niedokończonej konserwacji. Czyli jeśli spojrzymy pod światło, widzimy ubytki. Najprawdopodobniej z jakiegoś zbutwiałego pliku. I te ubytki są w obrębie marginesów, szczególnie tutaj na prawej stronie. Jednocześnie nawet patrząc teraz pod kątem przy tym świetle równoległym, widzimy, że w polu za dużo się nie dzieje, poza wyraźnym śladem złożenia tak naprawdę na krzyż. Umiejętnie uzupełnione masą papierniczą ubytki, pozostawione naturalne, ile się tutaj dało. Natomiast to, co jest rzucające się na pierwszy rzut oka przy tym banknocie, to widoczne niedobranie kolorystyczne albo niedobarwienie tejże masy do koloru banknotu. Poza tym, proszę Państwa, gdyby ewentualnie poddać i tak już konserwowany banknot do kończeniu tejże konserwacji, tylko samemu podbarwieniu tych drobnych fragmentów uzupełnianych tutaj, to myślę, że on by zdecydowanie zyskał na ogólnym odbiorze, bo w tej chwili mamy odbiór taki, że już z daleka widzimy, że to jest banknot po konserwacji, po jakichś drobnych zabiegach rekonstrukcyjnych w obrębie marginesów. Dodatkowo tutaj w polu ślad zapisu cyfry 66, prawdopodobnie lekko próba ścierania go, gdyż bielej przy tej pierwszej cyfrze szczególnie, ale nadal pozostał ten zapis, czyli przypuszczam, że jest to po prostu ołówek kopiowy, czyli taki, który się najpierw śliniło czy moczyło, a później się nim zapisywało, ale w efekcie dość trudno się go pozbyć. Poza tym piątka wyglądająca tak, jak można zobaczyć, czy na skanach, na zdjęciach pod światło, czy na niniejszym filmie, czyli ogólnie w polu nie jest źle. Marginesy poprawione. Jakby jeszcze je troszkę poprawić, to całkiem przyzwoita prezencja.